Siemanko, bardzo się cieszę. Witam serdecznie wszystkich u mnie w mieście. Muszę się uśmiechać. Dobra mina do złej gry. Nie, ja jestem profesjonalistą, staram się, wiecie, to jest część mojej pracy, tak naprawdę jedna chyba z tych ważniejszych, bo walka to już jest coś takiego, co i tak wykonuję to każdego dnia, więc no i tak tam mnie nic nie zaskoczy, ale muszę wykonać ten limit wagowy, bo jak nie wykonam, to nie dość, że będzie wstyd, hańba, to i będzie dużo więcej kar innych, więc nie, to jest pierwsze, muszę zrobić. To tak, po kolei, numer jeden w Polsce, mający dwa pasy, wszedł do KSW i wygrał przez knockout. I tu mamy właśnie efekt tego, że dlatego dostałem. No jak żeby inaczej, no tak naprawdę. Kto mógłby tam inaczej dostać, co nie? Lomali jest, Kijew tam był, ale nie wiem, czy on wygrał dwie walki, czy coś. No ale wiecie, Radom, Polska, co najbardziej medialnie by to wyszło, jak nie właśnie walka ze mną. Dlatego. Proszę mi uwierzyć, ja nikogo nie biorę za jakichś tam potencjalnych kolejnych walk. Tak samo nie brałem, powiedzmy, Saladina za kolejnego. To jest tak, KSW daje robotę i ja tą robotę idę wykonać, tak? Może być to 10 razy gorszy, może być to 10 razy lepszy, no wiecie. Jesteśmy sportowcami, walczymy po to, żeby wygrywać, pokazywać się i zarabiać pieniądze. No ja tylko dla tych pieniędzy to robię, bo nie po to tracę zdrowie moje, żeby dla sportu. Sport miałem w zapasach, teraz po prostu wychodzę i wykonuję pracę taką, jaką mi daje pracodawca. Wcześniej ten gość bawił się wszystkimi i bawił się tym sportem. I to było jasno widać. Jak ja patrzyłem, mówię, kurde, no gość jest nie do przejścia. Po tym, jak przegrał z Danielem Torresem, wiecie, nieczystym uderzeniem i jeden cios zmiótł mu po prostu jakieś tam wszystko z powierzchni ziemi. To też może widać, jaką ma lekko głowę obitą też, powiedzmy, w ten sposób. Kolejną walkę z Filipem Pejciem walczył i tam już to był gość, który już się boi zaryzykować, już się boi ruszyć, takie kurde strach. Drugą walkę z rewanżową właśnie z Danielem, też już tam mi się to nie podobało, takie bardzo było jeden i drugi, tylko żeby nie uderzyć, tylko żeby nic tam może nie wpaść, żeby... mnie się na przykład, dla mnie to była najgorsza walka gali, tak? Ale myślę, że teraz Saladin to będzie ten sam gość, co był kurde przed Danielem Torresem wcześniej. No i oby tak było, no zobaczymy, żeby to naprawdę było ciężkie, bo ja wiecie, ja i tak wychodzę, i tak robotę muszę zrobić, więc żeby to było najlepsze, jakie może być. Wszyscy zawodnicy są dla mnie koszmarem. Pierwsza walka, taka najpoważniejsza, z Łukaszem Rajewskim. Tak samo, no Łukasz z akurat z Saladiniem walczyli równowalki, tam minimalnie też przegrał. Kurczę, no zawsze jestem underdogiem, zawsze nie jestem doceniany, zawsze jestem tylko rutkowskim zapaśnikiem i to wszystko. Oby tak było dalej, a ja wyjdę i zrobię swoje. Tak jak powtarzałem, to jest kolejna walka, więc to nie o tym nie myślę, to jest tak. Ja pierdzielę, jakbym to jeszcze zdobył jako zwykły zapaśnik, zrobiłbym trzeci pas KSW, no to byłoby, no wiecie, dwóch w historii nie było dwóch federacji, a jakby trzech zrobił, to byłoby mega, mega przeżycie, ale zobaczcie. Gadam sobie o tym, ale to mnie tu wisi, zwiewa, później sobie o tym zastanowię się. Ja wyjdę i zrobię robotę i zobaczymy, no ale coś pięknego będzie. Na pewno mi to nie przeszkadza w niczym. No wiecie, no tak sobie można gadać, co nie? Wszystko i tak zweryfikuję, sobota, wieczór. Oczywiście mogę być najgorszym, a oczywiście mogę być też najsłabszym. Oczywiście Saladin ma bardzo dobre zapasy, bo nikomu się chyba nie udało go obalić. A może oczywiście mi się uda, wiecie, no to jest akurat, wiecie, takie gdybanie, to sobie można kurde gadać, tak? Każdy zawodnik może sobie mówić, ja to i tak go rozwalę, wyjadę. A ja po prostu wyjdę i będę próbował go obalić. Jak mi się nie uda, będę próbował go kopnąć. Jak mi się nie uda, to będę próbował szybko uciekać. Życie.